siemano. Dzisiaj na YouTubie zobaczycie sobie kolejny trening z naszą super atletką Olga Michałkiewicz, olimpijka. Dzisiaj zajmujemy się pracą nad budowaniem siły i mocy w treningu wioślarskim. Patryk, nasz fizjoterapeuta i trener oraz bardzo pomocny człowiek ogarnia i trzyma pieczę nad naszą Olgą, żeby nic nie zepsuła. Kamila dzisiaj nie ma, ale spokojnie, on też tutaj bierze udział bardzo duży w programowaniu tego treningu. Także to, co dzisiaj sobie zrobimy, to pokażemy wam pracę na witruwie. Patryk wam podpowie, jak to działa, dlaczego to używamy, po co to używamy, żeby tego zmęczenia nie było za dużo, tylko żeby było go akurat tyle, ile potrzeba. Także zobaczycie dzisiaj na kanale, jak pracujemy sobie z Olgą i z Patrykiem. Generalnie dzisiaj pracujemy sobie na witruwie, czyli akcelerometrze, który pokazuje nam, z jaką prędkością przemieszczana jest sztanga w naszym treningu. I na podstawie tej prędkości określamy sobie przede wszystkim strefy, w jakiej jesteśmy, czy w kształtowaniu siły, mocy i dodatkowo waty, które są po prostu generowane. I określone spadki tej prędkości podczas treningu będą nas informowały o tym, jakie obciążenie powinno być dobrane w takim celu, abyśmy kształtowali odpowiednią cechę motoryczną. No i w dodatku też mamy kontrolę nad zmęczeniem zawodnika. Nie wykonujemy serii, które dokładają fatygi, ale które nie przynoszą, nie bodźcują. Czyli usuwamy tak naprawdę zbędne zmęczenie, kończymy serię w momencie, gdy witruw pokazuje nam starczy. Tutaj macie wszystkie serie, które wykonuje zawodniczka. Później mam to w pliku Excel dobrane i analizowane później do dalszej progresji. Witruw posiada specjalną linkę, którą montujemy na pasek, który jest połączony ze sztangą. I za każdym razem, kiedy sztanga jest wprawiona w ruch, linka od urządzenia też jest wprawiona w ruch i przekazuje, i urządzenie czyta dane na temat prędkości poruszania się tej linki, przekazuje je nam na telefon, gdzie mamy pokazaną dokładną prędkość ruchu sztangi. Dzięki temu zawodnik ma informację zwrotną bezpośrednio po wykonaniu powtórzenia i może sobie po prostu sprawdzić w formie takiego biofeedbacku, jaka jest prędkość wykonania tego powtórzenia, co wpływa pozytywnie na motywację zawodnika i na to, żeby po prostu dał jak najwięcej z siebie podczas każdego z powtórzeń. Okej. I generalnie jeśli chodzi o samą aplikację, aplikacja zbiera nam dane bezpośrednio z urządzenia i przesyła je bezpośrednio po wykonaniu każdego powtórzenia, więc po każdym powtórzeniu mamy ukazaną prędkość poruszenia się, w tym wypadku linki podczas powtórzenia, i zawodnik ma informację zwrotną. Na podstawie tej informacji może wykonać zmianę lub będzie to działać pozytywnie pod kątem motywacyjnym, żeby dać jak najwięcej z siebie na każdym kolejnym powtórzeniu. Czyli robimy sobie pracę dzisiaj ekscentryczną. Mamy focze wiosło, w którym będzie robiła sobie 4 powtórzenia w ekscentryce. Witruw pokazuje nam moc i metry na sekundę, które zbieramy. Nogi na ławce. Nie wiem, tak, ładnie. Tak. Super. I ostatnie, moc. Ekstra. Jeszcze pracuj. Pracuj. Bo na tym trzecim począł się najlepiej, nie? W końcu w tym ruchu... No zobaczcie, dlatego mówię, że pierwszy, drugi trening może być taki, że będziesz jeszcze szukała pozycji, ale już, znaczy ty to robisz cały czas, więc po prostu to jest sprawienie po twojej dwutygodniowej przerwie, nie? Więc spokojnie, 2 treningi załapiesz i już będziemy wiedzieć, co się będzie zmieniało w witruwie, nie? Czy dołożyć, czy nie. Czyli następnym razem, jeżeli prędkość będzie taka większa z tym samym ciężarem, no to musisz dołożyć, nie? Tak. Czyli może sobie zostawimy to, co jest tutaj, czyli to jest 0,60 do 0,50. Metra na sekundę i tym będziemy się sugerować w następnym tygodniu, nie? Na razie witruw jest po to, żeby zbierać dane i przede wszystkim bazować na twoich odczuciach. Oj. Oh no. Oh no. No, więc na razie sobie po prostu zbieramy dane i będziemy w oparciu o te dane programować sobie, jaki dokładnie ciężar, jaki zakres powtórzeń i też weryfikować to z twoimi odczuciami, bo to jest najważniejsze, nie? Może być też tak, witruw też przydaje się do tego, że na przykład jeżeli za tydzień Olga będzie miała zrobić tym samym ciężarem, a prędkość zmaleje, no to znaczy, że albo jesteś w złej dyspozycji, albo inne treningi, bo Olga też oczywiście nie robi tylko tego, co tutaj, ma jeszcze wodę, ergometr, więc jeżeli przyjdzie jakieś zmęczenie spowodowane innymi treningami, a ten ciężar okaże się za ciężki i ta prędkość nam bardzo mocno spadnie, to jasnym jest to, że albo to nie jest dzisiaj dzień na trening dla ciebie, albo po prostu zmniejszamy ciężar do tego, żeby utrzymać tą samą prędkość. I to jest coś, co będziecie na dzisiaj bodźcowało. Dlatego tutaj nie zgadujemy sobie, tylko po prostu
maszyna nam pokazuje. Jest ona w tych samych warunkach cały czas podłączona, więc mamy porównanie, co się dzieje. Dwa rozpędze i 8, nie? Tak, zrób sobie takie, żeby załapała ryś, tylko zobacz do końca, żeby się rozkręciło. Cofnij się troszkę. Jeszcze troszkę. Tak, rozpędź go sobie i dopiero zaczyna bić. O. O, jest już. Generalnie na potrzeby pracy współpracy z Olgą mamy stworzony arkusz w Excelu, który pokazuje nam dokładnie, jak ma wyglądać trening Olgi. Jest to arkusz roboczy, w którym mamy zawarte wszystkie ćwiczenia po kolei, razem z tempem i uwagami, ilość serii, powtórzeń. I Olga wpisuje sobie tutaj swoje obserwacje, my komentarze, które są w naszych założeniach. Dzięki temu ja udostępniam to Oldze. Ona może to na bieżąco edytować, my mamy do tego wgląd i za każdym razem, kiedy pojawia się jakiś problem, albo Olga odnotowuje nam to w komentarzach, albo kontaktuje się bezpośrednio z nami i na tej podstawie sobie właśnie działamy. Pracujemy sobie na stożku rotatora i na stabilizacji łopatki w ruchu dynamicznym, czyli właśnie większość ruchów w dynamice robimy sobie do przodu, a tutaj mamy ćwiczenie, które angażuje nam rzut w tył, żeby po prostu zmienić ruch, prędkość, nadać prędkość do rzutu w odpowiednim kierunku niż do przodu. Bo się boję, że tą ścianę rozwalam cały czas i wiesz, i ściągam. Ale ty mi poświęcasz wszystko, nie? Gruby mi rozwala sztangi, Olga mi rozwala ścianę, normalnie, nie? Jeszcze dwóch sportowców i zamykam interes. Ale poświęcę się. Tylko chciałem nadmienić, że z Olgą pracujemy sobie już długo, nie? 17 roku, no. Nie wiem, ile to jest, ale to jest długo, mamy 22. 5 lat. Ale dopiero teraz mamy okazję sobie popracować nad tym, na czym chcieliśmy od samego początku. Czyli mamy jakiś okres czasu do przepracowania, no i po prostu zobaczymy, jak to wyjdzie. A tutaj ogólnie zajęliśmy się też Olgą, jeśli chodzi o ból kolan. Była to kontuzja, która ile rok czasu? Półtora roku? Teraz dwa. Dwa lata czasu doskwierała. Nadal oczywiście ta kontuzja jeszcze nie jest do końca wyleczona, ale już mamy taki postęp, że Olga może chodzić po schodach. Tu oczywiście dużą robotę zrobił Patryk, który cały czas monitorował tą pracę. No i największą pracę wykonała Olga, nie? Jakby nie było, no bo to ona wykonywała wszystkie ćwiczenia i zalecenia. Także jesteśmy już w jakimś miejscu lepszym i dążymy do tego, żeby ten ból zniknął całkowicie. Każdą super serię zaczynamy na wypoczęciu. No. W pierwszym fazie to będzie może 4 minuty, później będą 3, dążymy do tego, żeby tak jak mówiłeś na początku, cały trening zrobić przynajmniej 40 minut. Więc przyspieszasz te tempo, czy oczywiście z treningu na trening zaczynamy się coraz szybciej adaptować. No i tutaj też dopiero dzisiaj zaczynamy drugi trening, więc ta adaptacja przyjdzie sobie za tam 4, 5, 6 tygodni. A w zasadzie pierwszy tego typu z tymi ćwiczeniami, z tym obciążeniem. Dokładnie, jeszcze zapoznanie się z ćwiczeniami, także jest tutaj dużo rzeczy, które się składają na to, żeby ten ruch był dobry i efektywny. Ale mamy trochę czasu, także zobaczymy. Znaczy jesteśmy pewni tego, co będzie, oczywiście. Ale zobaczymy, jak Olga to zniesie. Tak, świetnie. Tutaj praca też na stabilizacji łopatki, czyli drop jump, wyhamowanie ruchu, czyli jest tu kilka rzeczy, z którą chcemy sobie poprawić u Olgi. Między innymi właśnie praca na łopatce, stąd te dwa ćwiczenia, które wykonuję. Pierwszy to jest drop jump, drugie to jest rzut. Pewnie tam nagrywasz? Kielicha ćwiczyłem, z Olgą też. Powoli wkręcasz łopatkę. Czyli łopatka idzie pod pachę. I teraz zrób sobie pozycję sprężystą. Czyli to, czego uczyliśmy się w bieganiu. Tak, biodro z przodu, delikatnie ugięte kolana. Czyli nie chcemy, żeby ten brzuch się podwijał od dołu, tylko zamykasz bardziej klatkę piersiową od góry, nie? Tutaj przeprosty z kołem ekscentrycznym, czyli tutaj chcemy, żeby brzuch wyhamował nam pracę, czyli nie tylko spinanie go w koncentryce, czyli przepracowujemy sobie ekscentrykę na kole, czyli musimy wymusić tutaj hamowanie tego mięśnia, które jest spowodowane właśnie kołem ekscentrycznym. Tu jesteś otomana, to teraz tym ściągasz, hop, takie pół jest tej dupie. I powoli. Wyciągamy. Hop, tym. O, dokładnie. Tu w tej płaszczyźnie chciałem wyjść.
jak to, na ramiennego czworobocznego? Na roboboczny? Czworoboczny. Tutaj wiemy, że Olga ma problem z łopatkami, które chcemy sobie poprawić, więc to kolejne ćwiczenie w innej płaszczyźnie będzie aktywowało nam łopatkę, czyli praca ślizgu po klatce piersiowej przez właśnie wznos hantla na długiej dźwigni. Ćwiczenie dopasowane do Olgi. Przerwa. Jeszcze to brzuch. A, jeszcze brzuch, dobra. Tutaj musisz się ułożyć. Tutaj przeprosty z kołem ekscentrycznym, czyli tutaj chcemy, żeby brzuch wyhamował nam pracę, czyli nie tylko spinanie go w koncentryce, czyli przepracowujemy sobie ekscentrykę na kole, czyli musimy wymusić tutaj hamowanie tego mięśnia, które jest spowodowane właśnie kołem ekscentrycznym. Masz hamować, nie? Tutaj okay. Każdy ruch jest dohamowany. Ale wszystko jest na pracowniku. Ja dobrze, ale no bo robisz przeprost, nie? Tak. Ale niech ci, znaczy musisz wyczuć to ćwiczenie, żeby ta linka szła do tyłu, a ty masz wyhamować ten ruch, nie? Okay. To robisz. No musisz też się zaznajomić z tym, bo chcemy tą ekscentrykę na brzuch. No pracy też będą pracować, no bo robisz przeprost oczywiście, ale tobie to akurat nie zaszkodzi, nie? No bo tego ty tak musimy nawalić bardzo dużo. Czyli pierwszy obwód składa się, taki jest bardziej nakierowany na budowanie mocy, czyli tej cechy motorycznej. Drugi obwód jest bardziej nakierowany na słabości Olgi, więc mamy tylko dwa obwody. I oczywiście ta intensywność, objętość jest bardzo niewielka, tyle nam wystarczy, czyli ta najmniejsza dawka, która cokolwiek nam da, cokolwiek buduje. Nie przeciążamy zawodnika nigdy, zawsze sprawdzamy ile mu dać tego obciążenia, żeby to progresowało, a nie przemęczać daną osobę. Jak się nazywa ten sport teraz? Wieślarstwo morskie. To jest sport, który ma wejść jako nowa dyscyplina olimpijska i różni się on od wieślarstwa klasycznego tym, że przede wszystkim nie jest ono rozgrywane na zbiornikach stałych, tylko po prostu na morzu. Będą tam różne konkurencje, endurance i sprint, ale no to w najbliższym czasie może coś więcej opowiem. No, na razie jesteśmy fanami klasycznego i przy tym zostawiamy. Oczywiście u każdego sportowca wdrażamy to, co najważniejsze, to czym się zajmujemy, czyli chód i bieg. Z Olgą już wcześniej pracowaliśmy, jeśli chodzi o chód. Przedwczoraj pracowaliśmy z biegiem, czyli zmieniliśmy zupełnie technikę biegową, bo Olga chce w tym sezonie, znaczy zawsze biega i buduje tym wydolność, no ale ze względu na to, że bolały kolana, musieliśmy się tego przyjrzeć, a teraz mamy na to czas, więc dwa dni temu wprowadziliśmy zmiany w technice biegowej, a dzisiaj sobie jeszcze zobaczymy, jak Olga to utrzymała. Także... Czy pamięta. Czyli zaczynamy sobie od razu. Czyli Olga już wie, jak biegać. Zaczniemy sobie tylko od gumy, tak? Czyli na początek. Czyli bieg w miejscu, czyli zmieniliśmy zupełnie skip, czyli najpierw zaczynamy sobie od skipu. Znaczy, przyjmij pozycję sprężystą. Czyli pierwsze, co robimy, co później wdrażamy we wszystkich ćwiczeniach, to jest pozycja sprężysta, czyli poszliście do przodu, czyli klatka piersiowa, biodro do przodu, kolana ugięte lekko, czyli mamy bark, biodro i środek stopy w jednej linii. I to jest pozycja sprężysta, którą używamy do orwania, do przysiadu, do martwego ciągu, do każdych ćwiczeń, których uczymy u nas. Stąd pozycja sprężysta. Zaczynamy tutaj, czyli zobaczcie, naciągam gumę. Olga musi tak oporować, żeby biodrem utrzymywać napięcie, plus środek ciężkości jest przeniesiony na przodostopie, czyli tam, na śródstopie, czyli tam, gdzie będzie uderzała stopą. Teraz poproszę Olgę, żeby biegła w miejscu skipem J. Tutaj praca, czyli zobaczcie, guma naciągnięta, biodro w gumę. Przesuwamy się do przodu. Śmiało, stopa cała na ziemi. Tak, i na trzy biegniemy. Raz, dwa, hop. Czyli technika jest utrzymana, oczywiście będziemy to kontynuować. Troszeczkę jeszcze to, czego brakuje u Olgi, to jest spadanie na palce. Chcemy to wyeliminować na rzecz śródstopia. Tak samo bieg spięty, jak i z palców nie jest dobry, bo mamy zaangażowanie ekscentryczne i koncentryczne na mięśniu łydki. My chcemy mieć pracę na achillesie, czyli wybicie z tego najsilniejszego naszego ścięgna. Więc jeszcze raz zrobimy to samo, czyli zrobimy sobie taki drill na początku, czyli sztywna stopa. Tak, ze sztywnej stopy. I z tego zaczniemy sobie biec. Teraz Olga jeszcze raz w tą stronę. Pracujemy mocno po gordamsy. I z tego przechodzimy od razu do biegu. Sztywna stopa, sztywna, tu. Tak. I prawda. Tak, jak teraz. Tak. Mocno czuję, że mi brzuch pracuje tutaj, że po prostu to się tak jakby zamyka przez to, że muszę wytrącić
się zrównować. Czyli zobaczcie, jeżeli ktoś biega odchylony, ten brzuch nie ma prawa działać, tak samo jest w chodzie. Jeżeli jesteśmy odchyleni i lądujemy sobie przed środkiem ciężkości, nasz brzuch nie jest potrzebny, bo on ląduje między naszymi nogami. A teraz jeżeli Olga zrobi pozycję sprężystą i wychyli się do przodu, to jest równowaga z przodu i z tyłu. Czyli pracuje nam plecy, brzuch, czyli tak zwany core, wszystko co jest dookoła. Czyli bieganie dalej kontynuujemy. Myślę, że Olga już może teraz zacząć biegać sobie tak. Oczywiście ma zadania biegowe, czyli to jest 10 razy 50 metrów. Będziemy to rozwijać sobie, dopóki nie opanuje techniki, aż na dłuższe biegi, po to, żeby zminimalizować obciążenie na kolanach, bo prawdopodobnie też z tego te bóle kolan wyniknęły. Czyli macie urywki z treningów Olgi. Robimy sobie trening, który składa się, blok, który składa się z trzech treningów. Oczywiście na 6 tygodni albo 7 jest zaplanowany, tak żeby było wszystko po kolei zrobione. To jest wszystko, mamy ustalone z Kamilem, z Patrykiem. Olga oczywiście wykonuje to wszystko, ale też informacje, które zebraliśmy, one są bardzo ważne. Zobaczycie sobie ćwiczenia, jakie wykonuje, jak to robi. Już wiecie, że robimy to z Vitruvem, wiecie, że mamy arkusze Excel. Czyli tak, jak się to robi z zawodnikiem, czyli monitorowanie całego postępu, którym zajmuje się tutaj Patryk, jak sobie siadamy wszyscy razem i sprawdzamy, czy dokładamy więcej, czy mniej, czy Olga, jej uczucie jest takie, że jest zmęczona, niezmęczona, co zmieniamy, czyli na bieżąco mamy kontrolę zawodnika. Ja generalnie przyszłam do chłopaków, żebyśmy zbudowali to, czego mi zawsze brakowało, czyli lepszą dynamikę, przede wszystkim siłę, oprócz tej dynamiki, więc zbudowaliśmy całkiem fajny plan i myślę, że z tygodnia na tydzień będę się czuła coraz lepiej, bo początek jest dla mnie trochę dziki i zresztą jestem po wakacjach, więc mam prawo się tak czuć, więc teraz potrzebuję chwili, żeby się wdrożyć i wiem, że to będzie fajna robota. No dokładnie, mamy ten czas, mamy kilka tygodni, więc te wejście w sezon, a później tylko podtrzymanie formy, którą oczywiście Patryk będzie nadzorował, Olga będzie wykonywała. Jeszcze bardziej trenerzy Olgi. Ale trenerzy Olgi oczywiście, tak, bo nie pomijamy tej ale osoby. Ale on mi nie odpuści, to trenerzy trenerami, ale Patryk mi nie odpuści. To tak, oczywiście my planujemy tylko to, co się dzieje z treningiem siły i z kontuzją, a oczywiście trenerzy. A resztę później przekazujemy Olgę w ręce trenerów i dajemy swoje sugestie, które oni w poprzednim sezonie bardzo świetnie uwzględniali i dzięki temu mogliśmy pracować po prostu razem. Dobrze. Tak, to jest generalnie wprowadzenie w sezon kwalifikacji olimpijskiej, więc to też jest ważne, że muszę mieć solidne podstawy do tego, żeby porządnie przepracować cały sezon. Dziękujemy, widzimy się na następnych YouTube'ach. Śledźcie nas, oglądajcie, subskrybujcie, dzwonkujcie. Także do zobaczenia. I dajcie te paluszki, lajki. Tak, to okej. Okay. Na razie.